Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Torista52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, na samym początku odcinka muszę Wam się z czegoś wytłumaczyć. Mianowicie, przez to jak raz koczownicy zauważyli mnie w innej zbroi, bardzo się nam tutaj gierka pobagowała i zaczęli oni mnie niemiłosiernie bić. Więc w takim oto tutaj związku część koczowników leży zabita plackiem. Ja nie dostałam za nich expa, ponieważ wszystko próbowałam naprawiać Marwinem. Także komenda kill tutaj jak najbardziej bez expa. Zostawiłam tylko Bahrama, ponieważ on będzie nam potrzebny jeszcze do innych zadań. Na górze tutaj w tej pierwszej części mamy Merkuriusa oraz tego nowicjusza. Reszta też niestety mnie biła i musiała zginąć. Tutaj jeszcze jest jedna osoba, która ma imię i to jest Omar. Ja sobie zapisałam kod na niego, więc w razie czego, kiedy będzie potrzebny, to sobie go przyzwiemy. A tymczasem weźmy zadanie od Bahrama. Właśnie ten nowicjusz też ma dla nas questa. Plusem jest to, że te zadania są do wykonania na już, ponieważ już je zrobiliśmy i tak naprawdę są tylko do oddania. Także to zrobimy. Muszę się Wam przyznać, że nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ no, skapnęłam się, że nie nagrywałam włączania Audacity, żeby się głos nagrywał. No a ponieważ tutaj odwiedzaliśmy niektóre nowe miejsca i tak dalej, no to nie mogłam sobie pozwolić, tak jak w jednym z odcinków, że będą same dialogi i to będzie wszystko. Także dzisiaj takie zadanka tego typu. Później jeszcze pójdziemy do Amarny i tam się zajmiemy zadaniami. Konkretnie zadaniem handel niewolnikami oraz tam też jest jeden nowicjusz Baliara, który ma dla nas questa. Także to na pewno dzisiaj. No i jak się uda, to ruszymy wątek potężnego zaklęcia. Powinno się udać. Także taki jest plan na dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Myślałem. On na razie nie będzie chciał ze mną gadać, ale jak wyjdziemy z dialogu, to się odblokuje. Stój, nieznajomy. Kim jesteś? Spokojnie. Nic do was, koczowników, nie mam. No i co? Każdy tak może powiedzieć. Więc, kim jesteś? Podróżnikiem, przybyłem z wysp Pie. Nazywam się Roland. Dobrze. Wygląda na to, że nie jesteś naszym wrogiem. Oczywiście, że nie. Możesz mi zaufać. Nie tak szybko. Co robisz na pustyni? Kieruję się do Ashdodu. Do Ashdodu. Tam przebywają nasi wrogowie, asasyni. Czego tam szukasz? Jestem wojownikiem króla Erchaobara II, chcę poznać tajne plany asasynów. Wasi wrogowie sprzymierzają się z orkami, a to nas martwi. Racja. Orkowie przebywają u asasynów. Myślę, że teraz można ci zaufać. A więc witaj. Nazywam się Bahram. Jestem przywódcą naszej niewielkiej grupy myśliwskiej i synem Sejde. Polujecie tutaj. Tak, ale powinniśmy już kończyć. W sumie to musimy jeszcze tylko zdobyć tuzin skór gadów i będziemy mogli wrócić w góry. Na co polujecie? Na zębacze. Pełno ich tutaj. Mogę wam pomóc w polowaniu. Byłoby dobrze. Jeśli przyniesiesz mi tuzin skór gadów, mógłbym nauczyć cię kilku myśliwskich umiejętności. Zgoda. Gdzie dokładnie mam szukać tych zębaczy? Tego, niestety, nie wiemy. Ale powinny być gdzieś tutaj, niedaleko. Oto skóry zębaczy. O, widzę, że jesteś świetnym myśliwym. Ale, zapewne, będę mógł cię czegoś nauczyć. Więc pytaj, co chciałbyś wiedzieć? On nam zaraz by powiedział, że my już wszystko wiemy, więc nie ma tutaj sensu akurat rozmawiać na ten temat. Ruszamy do obozu koczowników tam na górze. Tutaj też, jak widzicie, no, ludzie są martwi, ale no trudno. Nie mogę nic z tym zrobić. Manuel. Myślałem. On mnie zagadał poza odcinkiem, kiedy właśnie próbowałam tutaj te bugi naprawić. I on ma dla nas zadanie polegające na wyczyszczeniu źródełka z topielców. My już tam w tym źródełku byliśmy, te topielce już żeśmy bili. Także też tylko zadanie w sumie do oddania. Dobrze, zajmę się twoimi topielcami. Dziękuję. Będę ci bardzo wdzięczny. Gdzie to źródło? Kiedy zejdziesz w dół z obozu, idź w kierunku wybrzeża. Trzymaj się blisko skał. I tam już zobaczysz oazę, w której właśnie przebywają te topielce. Na samym końcu oazy będzie źródło.
to wielce przy źródle nie żyją. Jesteś naprawdę wielkim wojownikiem. Dziękuję ci za pomoc. W nagrodę weź ten cenny zwój. Za jego pomocą będziesz mógł przemienić się w lwa. I niech Adanos macie w opiece. Dobra, no to teraz odbiegniemy sobie kawałek. Tutaj też się zrespił golem, dlatego byśmy go poszli od razu uciukać, bo potem nam będzie sprawiał problemy. Bo tych niewolników trzeba będzie tędy przeprowadzić. Co? Nie ma go na razie tutaj? Trochę dziwnie to gra robi, no ale dobra. W takim razie on się tutaj pojawi, myślę, już za niedługo. Natomiast przemieńmy się tutaj w zbroję. No i chodźmy zająć się sprawą tych rzeczy jeszcze w Amarnie, które nam zostały. Myślę, że audiencję u Belazara to my w ogóle moglibyśmy już zrobić. Myślę, że pójdę zaraz do Hassana go o to zresztą zapytać. Tutaj będzie gdzieś ten nowicjusz i zaraz też będzie Hassan, także możemy się zapytać i zobaczymy. Widzę, że jest na razie nowicjusz. Kiros konkretniej. Witaj. My możemy mu ukraść tutaj ekstrakt, a raczej eliksir ducha. Witam cię, adepcie czarnej magii. Jak się nazywasz? Nazywam się Kiros, nieznajomy. Co mogę dla ciebie zrobić? Możesz mi powiedzieć, kto jest dowódcą w tej twierdzy? Wielki mag Belazar. Mogę z nim porozmawiać. Nie. Dopóki nie zdobędziesz zaufania komendanta Hassana, nie dostaniesz zgody na rozmowę z Belazarem. Ale jeśli nawet zdołasz tego dokonać, musisz mieć ważny powód, aby spotkać się z wielkim Belazarem. Inaczej nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Czy mogę w czymś pomóc? Dlaczego chcesz to zrobić? Jeśli zrobię wystarczająco dużo dla mieszkańców Amarny, to może Hassan pozwoli mi na rozmowę z Belazarem. Haha, a o to chodzi. Tak, rzeczywiście mógłbyś mi w pewnej sprawie pomóc. Już od dawna poszukuję pewnego zwoju przemiany, ale w żaden sposób nie mogę go znaleźć. Jaki to zwój szukasz? Zwój przemiany w lwa. Powinien być gdzieś na pustyni. A Belazar nie ma takiego zwoju. Nie. Więc tutaj, w Amarnie, nie znajdziesz tego zwoju. Mam dla ciebie zwój. Ty co, żarty sobie stroisz? Ależ skąd, nic podobnego. Oto zwój z zaklęciem. Na Beliara. To naprawdę zwój przemiany w lwa. Dziękuję ci. Oto kilka mikstur menu w nagrodę. No i dobra, pięknie. No to teraz jeszcze spróbujemy iść do Hassana. On powinien chyba siedzieć tutaj u siebie jeszcze. Zgadza się. Możemy go zawsze spytać. Jaką mam reputację w Amarnie? No cóż, zobaczmy. Sanchez mówi, że jesteś skutecznym i pewnym człowiekiem. Dostarczyłeś mu ziarno. Wspaniała robota, bo bez ziarna byłoby z nami krucho. Rocco uważa, że jesteś bardzo odważnym człowiekiem. Prócz tego, odzyskałeś dla niego pierścień. Bajar nie chce się jeszcze wypowiadać o tobie. Myślę, że powinieneś jeszcze coś dla niego zrobić. Zdaniem Kirosa, jesteś bardzo przydatnym człowiekiem dla naszej sprawy. Zdaje się, że ma dla ciebie wielki szacunek. Rozprawiłeś się z rozbójnikiem Barudem. Tym samym częściowo zasłużyłeś na moje zaufanie. Przyniosłeś mi mój amulet i dostarczyłeś moją wiadomość Malikowi. To znacznie zwiększyło twoją reputację. Wykonałeś wszystkie zadania, które miałeś zlecone. Mieszkańcy Amarny bardzo cię szanują. Dlatego pozwalam ci porozmawiać z Belazarem. Oto klucz od jego wieży. Czy teraz możesz mnie czegoś nauczyć? Dużo dobrego dla nas zrobiłeś. Dobrze. Jestem gotów uczyć cię walki bronią jednoręczną i dwuręczną. Ale za naukę będziesz mi musiał sypnąć nieco złota. No dobra, czyli na razie tutaj nic w tych rzeczach nie będziemy grzebać. Zmienimy sobie tylko broń na nasz czarny miecz i możemy wejść do wieży. Tego nie zrobiłam, grając dla was, jakby nagrywając pierwszy raz ten odcinek. Tutaj w ogóle już mi Kiros tak jakby otworzył drzwi. No dobrze, niech będzie. Tutaj jakieś kraty. Trochę dziwnie, no ale okej. No i co? Mamy wieżę. Jest pulpit. Nie potrafię tego przeczytać. Okej, nie potrafimy tego przeczytać, rozumiem. Tutaj jakieś menzurki, te sprawy. Nie widzę żadnych stałych mikstur, więc trochę słabo.
No i jest oczywiście Belazar, także możemy zobaczyć, co ma do zaoferowania. Witam. Jestem nowym adeptem. Widzę. Czego ode mnie chcesz? Jeśli nie masz ważnego powodu na to, aby mi przeszkadzać, to lepiej odejdź. Czcigodny mistrzu. Czego chcesz? Mów szybko. Nie widzisz, że jestem bardzo zajęty. Kupiec Kerim przesyła ci skrzynię z towarami, które zamówiłeś w Ishtar. Co? Niczego nie zamawiałem. To towary dla straży. Więc zanieś skrzynię do Hassana. Ale Kerim powiedział, żebym zaniósł skrzynię do ciebie. Oczywiście. I słusznie. Muszę wiedzieć, co zamawiają moi ludzie. Poza tym nic więcej mnie nie interesuje. Więc idź do Hassana, a mnie zostaw już w spokoju. No dobra, czyli to było wszystko z tego, co widzę. Niech będzie. O dobra. Czyli Belazar nie jest zbyt skory do rozmów z nami. Czy mnie to jakoś bardzo interesuje? Chyba nie. Dobra, Hassan jest już chyba na górze. Albo i nie. Żadna wielka sprawa. No dobra, zaraz, gdzie to się wchodziło? Tutaj. O matko bosko. Przyniosłem skrzynię z towarami. Tak. Od kogo ona jest? To od kupca Karimy. Miałem oddać skrzynię Belazarowi, ale on odesłał mnie do ciebie. Dobrze. W takim razie wiem, co w niej jest. Możesz zabrać te rzeczy. Że co? W jakim sensie zabrać? Gdzie? Na przełęcz. Oni już tam na to czekają. Pogadaj z Kabirem, on tam dowodzi. Co? Mam targać skrzynię na przełęcz. Przecież ją właśnie stamtąd tu przywlokłem. Nie obchodzi mnie to. Idź do Kabira i dostarcz mu towar. No dobra, no niech będzie, skoro tak mówicie, to tak zrobimy. Teleport do przełęczy do Ishtar. No dobra, niech będzie. No i co, nie mogę ci tego dać, pogięło? Czy jestem we właściwym miejscu? To zależy. O co chodzi? Mam skrzynię z towarami od kupca Karimy. Wysłał mnie na przełęcz wraz z trzema innymi skrzyniami. Miałem odnieść jedną skrzynię Belazarowi, ale ten zrezygnował z odbioru i kazał mi ją odnieść do Hassana, a on z kolei wysłał mnie do ciebie. Dlatego pytałem, czy jestem we właściwym miejscu. Tak. No, a właściwie, nie. Tak, nie. Co to znaczy, właściwie, nie? Właściwie, nie, oznacza, że towarów nie przechowuje się u mnie, a w domu Zoraba. Więc idź do niego i oddaj mu skrzynię. Uff. Więc, mówisz, w domu. Zoraba. Tak. A teraz już idź i zostaw mnie w spokoju. Dobra, no problem jest taki, że już chyba nie mam niepamięci. A Zorab ma focha. Na mnie. No ale sprawdzimy to zaraz, zobaczmy. Tchnienie śmierci, duża kula, strach, ognista. Mam gdzieś jakąś niepamięć. Ja miałam jej dosyć dużo, ale potem nią szastałam na prawo i lewo. Także może być problem. No jest problem. Rozumiem. Bo Zorab pewnie nie będzie chciał ze mną gadać teraz. No. Zejdź mi z oczu! No oczywiście. Dobra, to potrzebujemy zwój niepamięci w takim razie gdzieś kupić. Czyli na razie tutaj z rzeczy do zrobienia mamy finito. Do Ugaru bym się chciała udać. Do Iskry, bo jeszcze też mu nie oddaliśmy, z tego co pamiętam. Tej skrzyni z towarem. Mam dla ciebie skrzynię z towarami. To od Karimy z Amarny. Ach tak. Już od dawna czekam na tę dostawę. Co ten Kerim sobie myśli? Za wszystko zapłaciłem z góry, a jednak towary przybyły z takim opóźnieniem. Jeśli to się powtórzy, znajdę sobie innego wspólnika do interesów. Przekaż to Karimowi. Dobra, spoko, przekażemy. A w sumie co ty sprzedajesz? Ty miałeś jakieś dywany, nie? Dywany... broń i tym podobne rzeczy.
A mnie bardzo czary interesują. To ty kupiłeś u Gasparino 3 skrzynie z rudą? Tak, ja. I co z tego? Chciałbym odkupić jedną z tych skrzyń od ciebie. Zwrot złota otrzymasz od Gasparino. Haha, ale heka. Gasparino chce z powrotem swoją rudę. Po prostu przysłał mnie bajar po jego skrzynię z rudą. Ale te skrzynie, jak się okazało, Gasparino sprzedał tobie. To wiem. Mimo tego, że szanuję wielkiego bajara, zakup jego skrzyni okazał się dla mnie bardzo intratny. Bo niby co? Dlatego, że Gasparino został zmuszony do sprzedania mi skrzyń bajara i Ortegi po bardzo obniżonej cenie. Dobrze. Ile chcesz za skrzynię? Zapomnij o tym. Nie będę sprzedawał rudy. Ja sam jej potrzebuję. Chwila. Wydaje mi się, że coś cię martwi. A tobie co do tego? Zostaw mnie w spokoju. No, widocznie się pomyliłem i wszystko jest w porządku. Nic nie jest w porządku. Jakiś parszywiec pokrzyżował mi największy interes, jaki miałem w ciągu ostatnich kilku lat. A teraz z tego powodu musiałem Torresowi zapłacić 1000 sztuk złota. Jakie chamstwo. Któż ci takie świństwo zrobił? GHRR. Gdybym tylko wiedział, to temu łajdakowi pogruchotałbym wszystkie kości. Ależ zabawnie, wcale to nie była Mia. Dobra, czyli co, on mi tego nie da, nie? Przestał pogadać z Gasparino. No to tak będziemy, widzę, latać teraz od jednego do drugiego. A ty, Bahal? Słyszałem o trosko, że naruszyłeś moją własność. Teraz zapłacisz za to. Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju. Oj, oj, oj. Musimy go wyprowadzić, bo inaczej będą mnie bili asasyni. Kurde, się dzisiaj pokomplikował odcinek, nie? Ten mnie chce bić, tamten mnie chce bić. Dobra, ale na szczęście Bahal to nie jest jakiś problem. Co masz przy sobie? Ostrze... Ostrzeżenie wezmę sobie. Co to jest? Aha, to jest to, co ja mu dałam. XD, dobra. Co tam, dalej się gniewasz na mnie? Pewnie tak, trzeba będzie kupić to mnie pamięć. I to już razy dwa. Zajęć mi z oczu. No, oczywiście, dobra. Mało ważne chwilowo. Dobra, co my teraz mamy do zrobienia? Towarzys Isztar, kupiec Iskra, zajebiście, rabusie z Ugaru. A może u nas na Albatrosie by mi ktoś sprzedał, w sumie nie pamięć? Tego już nie wiem. Turen nie chce oddać rudy. Obawiałem się tego. Ale powiedział mi również, że sprzedałeś mu rudę bardzo tanio. Postanowiłeś nieco zarobić na boku. Ej, uważaj, co mówisz. Bo będę musiał obić ci mordę. To się jeszcze zobaczy. Zresztą, nie chcę z tobą kłótni. Lepiej powiedz, co mam robić w związku rudą. Niestety, nie znam na tyle Turana, aby ci dać jakąś dobrą radę. Ale mógłbyś wypytać jego niewolnika Terou. Z pewnością zna lepiej Turana ode mnie. Może wie, jak przekonać swojego pana. Serio? I znowu mam tam biegać i to robić? Zobaczmy dalej. Coś mamy większego do zrobienia? Chyba nie. No dobra, no to niech będzie. Spróbujemy tego questa dopchnąć do końca. Turen chyba niezbyt lubi bajara. Po czym tak sądzisz, nieznajomy? Jest raczej na odwrót, on niemal wielbi wielkiego bajara. To dlaczego kupił skrzynię z rudą, która była przeznaczona dla bajara? Sądzę, że to z czystej ambicji. Ale to tylko między nami. Proszę, nie wygadaj tego Turanowi. Nie obawiaj się. Więc cóż takiego uraziło ambicje Turana? No, on od kilku lat marzy, aby wielki bajar go zauważył. Jednak jego wielki idol wcale nie zwraca na niego uwagi. Okej, czyli mamy jakiś kompleks tutaj. Garo powiedział mi, że Turan nie,
ma ciche marzenie. Ruszamy do Amarny, dobra. No to w takim razie ruszajmy do Amarny. Zobaczmy. Witam. Co do rudy? Tak. Przyniosłeś ją. Niestety, jest pewien problem. Gasparino sprzedał rudę Turanowi. A to łajdak. Niech go tylko dorwę, to... Z tym jeszcze zdążysz. Teraz zajmijmy się rudą. Co proponujesz? Najpierw mi powiedz, co myślisz o Turanie. Turen jest znakomitym kowalem. Najlepszy z tych, których znam. Po mnie, oczywiście. Aha. Czy możesz zrobić coś, aby publicznie okazać mu swój szacunek? Dla niego byłoby to spełnieniem wszystkich pragnień. I zapewniam, że on z miejsca oddałby twoją skrzynię z rudą. Dobrze. Weź ten sztylet. Został wykuty przez mnie. Przekaż go Turanowi w prezencie ode mnie wraz ze słowami, że uważam go za wielkiego i zacnego kowala. Okej, okay, ale tutaj robimy wazelinkę? Kurde, no. No ale dobra, no nie mnie się w to wtrącać. Ważne, żeby sprawa była załatwiona, nie? To jest tutaj zdecydowanie najważniejsze. No nie powiem, sporo jest do zrobienia w tych miastach asasynów. Młyn jest jeden wielki. Gdzie jest Turam? Wszyscy poszedł na przerwę, ta? No to wychodzi, pewnie jak tu wejdę, to mi obije mordę. Zabieraj się stąd. No oczywiście, że tak. Okej, okej, chodź tu. Bajar prosił przekazać ci to. Wspaniały sztylet. Na dodatek jest na nim wygrawerowany Bajar. Ale co mam z nim zrobić? Bajar ofiaruje ci ten sztylet i prosił przekazać, że uważa cię za znakomitego kowala. Naprawdę. Nie nabierasz mnie. Oczywiście, że to prawda. Czy inaczej podarowałby ci ten sztylet? Masz rację. Ale nadal nie mogę w to uwierzyć. Prezent od samego Bajara. Czyżby on naprawdę uważał, że ze mnie taki dobry kowal? Owszem, istotnie tak uważa. Na Beliara. W takim razie, ja też mam dla niego prezent. Jak wiesz, Gasparino sprzedał mi skrzynię z rudą Bajara. Rozumiesz, przewidziałem, że on mimo wszystko, nigdzie nie będzie mógł się pozbyć tych skrzyń. No i, ma się rozumieć, przy pierwszej lepszej okazji, zamierzałem odesłać skrzynię Bajarowi. A skoro tu jesteś, mógłbyś mu odnieść skrzynię osobiście. I przekaż Bajarowi moje pozdrowienia. No i pięknie, dobrze, o to mi chodziło. Zajebista sprawa. Do twierdzy Amarny. Ponownie lecimy. Zadanie będzie wykonane dzięki temu. Oto twoja ruda. No dobrze. Jak wygląda sprawa z moim wynagrodzeniem? Oto twoje 100 sztuk złota. Uczciwie na nie zasłużyłeś. No i dobrze, pięknie. Co my mamy dalej, jeżeli chodzi o zadania? Katakumby to na razie nie. Wyzwolenie to tym bardziej. Duchy zmarłych. Mak wody. To na razie nie. Teleporty, zbiegli niewolnicy, świątynia, potężne zaklęcie. Powiem tak, spróbujmy dostać się do Wulfiasa. Być może już zrobił dla mnie mój amulet. A jak nie, to będziemy musieli zająć się sprawą niewolników. Może być ciężki pancerz koczownika. Bo na Albatrosie mnie oczywiście za niego nie biją. Zobaczmy. Witaj. Jak postępy z obiecanym amuletem ochronnym? Jest gotowy. To naprawdę nic. Spójrz na niego. Wspaniała rzecz. Zawsze noś go ze sobą, wtedy ani Tartaron, ani ktoś inny nie będzie mógł ci mentalnie zaszkodzić. Dziękuję ci. Nic o tym nie wiem. No i dobra, to w takim razie lecimy. W ogóle mam punkty nauki. Moglibyśmy chyba się nauczyć kuszy już na lepszym poziomie, nie? Kusze 54. No będziemy w stanie dać sobie dychę. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. To zróbmy tak. Chcę po... No cóż. Piątak. No i dobra. I teraz nam zostały 3 punkty i będziemy w kolejnym... z kolejnym poziomem przeskakiwać próg punktowy. Dobrze, ładnie. Wejdźmy tutaj się... O, nie pójdę się tu przebrać. Dobra, to weźmiemy się, przebierzemy tutaj.
Bo tutaj chyba nikt nie będzie wchodził. Noż cholera jasna, chłopie. Niech żyje król! Dajcie mi się ubrać. Gdzie ja mogę się przebrać? Nie wiem, tutaj może w tym przejściu. Pancerz asasyna. Się przestraszyłam, że mnie ktoś widzi. Tutaj tak i idziemy w takim razie. Chroni przed czarnym spojrzeniem. To jest chyba to, nie? Mocy, życia. No, chyba tak. Dobra, to w takim razie lecimy na audiencję u Tartarona. Zobaczymy, jaki skutek ona nam tutaj przyniesie. Witam. Chcę się uczyć od ciebie magii Beliara. Sztuka opanowania magii Beliara jest dostępna tylko dla wybranych. Każdy, kto niesłusznie się tego domaga, zostanie zniszczony przez Beliara. Nie mam powodów do obaw. Czyżby? W takim razie zobaczymy, co dla ciebie przygotowywał Beliar, potęga lub śmierć. Ha, ha, ha. Beliarze. Beliarze. Władko Balt nocy i ciemności. Wzywam cię. Ten człowiek pragnie cząstkę twojej potęgi. Pokaż nam, czy godny jest tego. Spójrz mi w oczy, adepcie. I ujrzyj spojrzenie samego Beliara. Otwórz swą duszę. Nic nie ukryje się przede mną. Uczucie zmęczenia spowija twoje ciało. Śpi. Śpi i wsłuchuj się w moje słowa. Kim jesteś? Kim jesteś? I czego tu chcesz? Czy służysz Beliarowi? A może służysz Innosowi? Czy może jednak służysz Adanosowi? Odpowiadaj, odpowiadaj. Nazywam się Roland. Ja chcę czarnej magii nauczyć się. Ja naprawdę służę Beliarowi. Zbudź się, sługo Beliara. Mam dla ciebie zadanie. No i dobra, widzę, melanżek był niezły, bo nasz bohater sobie tak leży, że kurde, wygląda jak martwy. No ale dobrze, w takim razie. Zaraz będziemy mogli tutaj kontynuować naszą rozmowę z Tartaronem. Zobaczymy, co będzie od nas chciał. Dziennik pokazuje... Potężne zaklęcie zostało wykonane. No i zobaczmy. Co mi się stało? Najwyraźniej Beliar dał ci zgodę na zgłębianie czarnej magii. Ale wcześniej będziesz poddany próbie. Co to za próba? Znajdź Skrona, sługę naszego władcy. On ci wszystko wytłumaczy. Gdzie mogę znaleźć Skrona? Za wielką oazą Ugaru znajdziesz ruiny pradawnego ludu. Minie i idź dalej na pustynię. Idź wzdłuż gór, aż dotrzesz do jaskini. Wejście do niej jest zamknięte. Oto klucz. W jaskini znajdziesz Skrona. Dlaczego Skron przebywa w ukrytej jaskini? Dowiesz się wszystkiego, kiedy z nim porozmawiasz. A teraz już idź. No i dobra, no to w takim razie lecimy od razu, bo dostaliśmy tam teleport. Jaskinia Skelrona. Byliśmy tutaj, nie wiem czy pamiętacie, faktycznie skraj pustyni. Na mapce, żeby zobaczyć gdzie to jest, tutaj konkretniej. A tutaj na wejściu od razu mamy szczawik królewski. Trzeba będzie porobić jakieś mikstury stałe. Myślę, że do zręczności się przydadzą. Siema. Pożegnaj się z życiem.
Dobra, warto go bić od razu, bo on trochę bije, plus ma ekipę pomagającą. No, kościanych wojowników już dobrze znamy. Tyle czasu nam się zeszło z tym dziadostwem. Dobra, i teraz dużo łatwiej nam to się tutaj zrobiło. Z niego jest almanach. Co prawda ten almanach nam... Co oni tam robią? Halo, dzień dobry. Dobrze się czujemy? O nie, zbagowali się. Znaczy dla mnie to lepiej, bo będzie nam prościej ich pokonać. Przecież to nie mój problem, nie? No i dobra. No i teraz możemy spróbować jeszcze przeczytać ten almanach. Chociaż z tego co pamiętam, on za wiele nie wnosi. Dobra, F10 i możemy stąd spadać już do Ugaru z powrotem do Tartarona. Do miasta Ugar. Dzień dobry, witam. Na audiencję przyszłam po raz kolejny. Rozmawiałem ze Skronem. Czyżby? W takim razie powinieneś wiedzieć, kim jest Skron. Tak, wiem. To władca kościanych wojowników, wysłannik Beliara. Miał przy sobie ten almanach. Co? Skron oddał ci almanach. Zdaje się, że naprawdę jesteś wybrańcem Beliara. Dobrze. W takim razie, jestem gotów wtajemniczyć cię w sekrety czarnej magii. Chciałbym dostać się do Ashdodu, aby tam się uczyć czarnej magii. Tak, a nawet powiem więcej, musisz tam się udać, ponieważ jesteś wiernym sługą Beliara. Poza tym, już od dawna oczekuję na pewną bezcenną księgę, którą miał mi przysłać Almanse. Udaj się do jego sługi Alareza. On ci ją przekaże. Jeśli sobie z tym poradzisz, otrzymasz ode mnie nagrodę. Z chęcią bym to zrobił, mistrzu. Ale, niestety, jest jeden problem. Strażnik na przejściu do Ashdodu mnie nie przepuści, dopóki nie będę miał twojego zezwolenia. Weź to pismo ze sobą. To ci pozwoli bez przeszkód przejść do Ashdodu. Ej, no co, jest już piąty rozdział, to ja nie chcę. Ej, kurde, bo ja nie chcę zmieniać rozdziału, wiecie? Ej, ja nie myślałam, że to mi zmieni rozdział. Dobra, to się wczytujemy na ostatnim zapisie przed tą rozmową, bo my mamy parę zadań jeszcze do zrobienia, takich pobocznych. 56, to jest po przeczytaniu almanachu. Także robimy F12. I na razie tego nie ruszamy. Ja bym jeszcze chciała wrócić w ogóle na Korinis w tym rozdziale. To jest w ogóle taka sprawa dosyć ciekawa. Czy ja przeczytałam ten almanach? Bo to jest istotne. Bo już nie wiem niestety, czy przeczytany, czy nie. Przeczytany? Chyba tak, dobra. To teraz zobaczmy te zadania. Po kolei wszystko. Od samego dołu. Rusznikarz. Jest tutaj gościu, który jest rusznikarzem. Możemy z nim pogadać. Królewskie szaty, miecz, proroctwo, trutka, pradawna magia, towarzysz broni, potężna broń, gra z Francisem, gildia złodziei. Dobra, ale mi chodzi o te rzeczy w Warancie. Tutaj nic, Kane, to też nie, dostęp do Ashdod, droga asasyna, tajemnicza jaskinia, gracz. No to to gra w kości. Tutaj skarby w katakumbach. Katakumby nam w sumie zostały głównie. Duchy zmarłych, możemy też to ruszyć. Teleporty Warantu, to na kolejny rozdział jeszcze. Zbiegli niewolnicy, handel niewolnikami, rabusie z Ugaru. Dobra, katakumby najpierw, powiem tyle. Chociaż nie, zaraz, nie. Inaczej. Niewolnicy. Nam zostali na pewno. Zaraz, jeszcze zanim się tepnę, to chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy ja mam jakieś takie silniejsze
czary, bo mamy jeszcze to pole bitwy, nie? Tchnienie śmierci jest takie dosyć duże, chociaż obrażenia magii tylko 500. Zniszczenie ożywieńca to jest 700, ale niewiele nam to da, podejrzewam. Czyli zawsze można by było rzucić lodową falę. I później robić na przykład, nie wiem, zniszczeniem zła albo coś w tym stylu. Duża ognista burza też ma fajne te. Tylko wydatek many jest. Ale nie, w sumie spoko. Wypędzenie zła, średnie uleczenie, święta strzała, demon. Grom. Ja już nie mam deszczu ognia. Wiecie co? Sprawdzimy sobie jedną rzecz. Przebiorę się w zbroję. Kurde, nie myślałam, że takim oto sposobem wejdziemy w piąty rozdział. Nie spodziewałam się tego troszeczkę. Ja chcę zobaczyć, czy Wulfiars ma niepamięci Witam. w swoim asortymencie. Pokażę. Masz niepamięć? Masz tylko jedną. No to w sam raz, żeby użyć na Zoraba. Żeby dociągnąć te towary z Isztar. Na to wychodzi. Kurde, no nie spodziewałam się. Miasto Ugar nie, to była przełęcz do Isztar. W ogóle przełęcz do Isztar też można zrobić jeszcze w czwartym rozdziale. Tu jest Zora, bo on oczywiście ma focha na mnie, ale zaraz nie będzie miał. Tylko potrzebuję tą niepamięć znaleźć. 7. A oto znowu ja. No i czego tym razem chcesz? Mam skrzynię z towarami Karimy. Wysłał mnie na przełęcz, abym przekazał ją wraz z trzema innymi. Przy czym miałem ją odnieść do Belazara, ale ten wysłał mnie do Hassana, Hassan odesłał mnie do Kabira, a Kabir wysłał mnie. Do mnie. Wiem. To prowiant dla naszych wojowników. Co? Wiedziałeś o tym wszystkim? Uważasz mnie za idiotę? Spokojnie. Nie jesteś pierwszy, który przez to przechodzi. I jestem odpowiedzialny za to wszystko. Ach tak. Więc dlaczego mi nic nie powiedziałeś, kiedy zabierałem skrzynię? Wybacz, ale taka jest procedura. Skrzynię musi obejrzeć Belacar, po czym trzeba ją zarejestrować u Hassana i Kabira. I dopiero po tym mogę zostawić skrzynię u siebie do późniejszego otwarcia i podziału prowiantu. Przepisy są przepisami. Kto wymyśla takie idiotyzmy? Wszystkie pretensje kieruj do naszego zarządu w Ishhatar. Zapewne dadzą ci tam szczegółową i jasną odpowiedź. Oni wszyscy są zdania, że każda przesyłka powinna być uważnie kontrolowana, aby nic nie zginęło. Tak. A ty co o tym sądzisz? Uważam, że dla prowiantu wszystko jedno, czy przeznaczone do zjedzenia z pozwoleniem, czy bez. Dobra, no to tutaj już w takim razie wszystko. Jedną rzecz chcę jeszcze spróbować dzisiaj zrobić. Do Ugaru. I nie mówię tutaj o audiencji u Tartarona, ale chcę spróbować włamać się do jego domu. Ponieważ gdzieś w jego chacie jest. Ja mam sen, pod którymś mam pod szóstką. Gdzieś tutaj możemy znaleźć płytkę, która otwiera drogę na przełęcz. Wyciągłam to czy nie? Także muszę się niestety przekraść. Zbiór wiedzy tutaj też mamy. Tutaj jakieś wino. Tu jest wanna, nie dzięki. Ten strażnik się już pewnie obudził, ale on nie wie, że tutaj jestem. Tam jest kufer.
I on jest chyba po tamtej stronie, co ja myślę, nie? Nie, on jest tutaj. Zróbmy save'a. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Jedna bestia mniej. Co tu się stało? Jedna bestia mniej. Szkielet się zrespił. Ja znalazłam smoczą krew, to się może przydać w ogóle. Tamara, tylko ty mnie nie wydaj mnie, dobra? Nie, na szczęście ona jest inteligentna babeczka i ona nie chce mnie wydawać. Okej. Okay. Trzeba Tartarona okraść, a potem na dole okraść skrzynkę. No to niedobrze, bo... bo ja go nie mogę okraść. Rozmawiałem ze Skronem. Czyżby? Dobra, to musimy dobrze przewinąć, bo... Ej, zaraz, dobra, to możemy tak zrobić. Dobrze, to fajnie. Tu jest kufer, tylko że ja go nie mogę okraść, czyli na razie i tak w tym rozdziale tego chyba nie zrobię. Czyli troszeczkę mnie gra chyba wprowadziła w błąd. Ewentualnie nie mogę tego zrobić, ponieważ mamy za małą liczbę zręczności, ale to by było trochę dziwne, bo przecież Robara sobie mogłam okraść, jak żeśmy byli tam w tym, nie? Kurde, nie wiem. Ale dobra, na razie to zostawiamy w ten sposób. Tutaj możemy sobie to poodznaczać. No i teraz przyjrzyjmy się, co nam tutaj faktycznie zostało do zrobienia. W sumie to niedużo, ale jeszcze parę rzeczy nam zostało na Korynis na przykład i jeszcze na Adarmos mamy do zrobienia rzeczy. Czyli w sumie trzeba się dotknąć trochę innych tych wysepek, nie? Troszeczkę nam to zajmie wszystko czasu. Szczególnie, że nie mam za bardzo pomysłu, co by teraz zrobić. No katakumby nam też zostały, ten skarb jest w katakumbach. Tylko że ja Mansuna też nie mogę okraść, a on powinien mieć na przykład kluczyk ten ostatni do katakumb. No i dopóki ja go nie okradnę, to to zadanie się nie wykona. Także no też taka ciekawa sprawa, w sumie nie wiadomo co z tym zrobić, nie? Niedobrze, powiem wam. Niedobrze. No ale na pewno jeszcze musimy pomóc tak czy inaczej niewolnikom, także to na pewno będzie do zrobienia w najbliższych dniach. No, możemy spróbować sobie wejść w sumie do tych, nie? Musisz mnie o to pytać. Do tych katakumb i tam jeszcze trochę pochodzić po tych katakumbach. Dzisiaj już i tak niewiele uda nam się zrobić, bo nie chcę o tym słuchać. Czas na ten odcinek nam się powoli kończy. Natomiast na katakumby tutaj skarb jest na przykład. Powinien być mądrzejszy. Pytanie, bo ja mam mapę, nie? Czy ta mapa mi pokaże miejsce skarbu? Rozumiem. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Rozumiem. Także zobaczmy sobie tą mapę. Mapa katakumb. No one są ogromne zresztą, jak widać, ale... Ja te mapy skarbów to ja chyba... Nie, nie sprzedałam ich. Tylko, że my od tą informację o katakumbach to my mamy od tego Abdullaha i Wirta, a nie typowo od wiecie. No, jedyne co nam może tutaj pomóc to mapa katakumb. Ona pokazuje naszą lokalizację, pokazuje jak najbardziej. Tylko, że to miejsce jest tak zawiłe, że ty będzie się ciężko poruszać w ogóle. Nie doszło to do mnie wcześniej. Znaczy wiadomo, no, o co chodzi, nie? Oj, spadłam. To jest taki troszeczkę, można powiedzieć, raczej specjalny zabieg pewnie. No niedobrze. Zdecydowanie bardziej, mimo wszystko, wolałam katakumby
w kronikach Myrtany, chociaż były cholernie creepy, ale przynajmniej tam było, można było się mniej zgubić, bo tutaj się można zgubić kompletnie wszędzie. Tutaj jest na każdym kroku jakaś odnoga. I tak naprawdę trzeba by było przychodzić w jedno miejsce i się cofać. I tak po prostu w kółko. Tutaj mi pokazuje jakiegoś przeciwnika, więc być może jest to strzał w dziesiątkę. Cały czas chyba wracamy do tego jednego dużego pomieszczenia, gdzie byli ci rozbójnicy. Tylko od różnych stron w tym wypadku. Natomiast coś jeszcze tutaj się na pewno znajduje. No tutaj byliśmy, już kojarzę to miejsce zresztą. No a tutaj? Tutaj też już żeśmy wychodzili tędy. No a tutaj też jest dobre pytanie, co jest. Tu był ślepy zaułek akurat. Chociaż mi się wydaje, że możliwe, że udało nam się obejść większość tych katakumb. To był ten grobowiec. Tutaj było też jakieś przejście z odnogami różnymi. Tu jest krata, którą trzeba otworzyć po drugiej stronie. Kurde, no moi drodzy, na razie to ja w sumie nie mam pomysłu, jak to tutaj wszystko zrobić. Tutaj też możemy sobie w ogóle wyjść. Też ciekawa rzecz. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tutaj nie mamy klucza. No to trochę lipa. Tutaj też chyba nic nie znajdziemy już za bardzo. To jest ten cały Abdullah. Witaj. Witam. Nie przesz... No ja nie mogę nic z nim zrobić. Tutaj jest to wejście drugie. No nic, moi drodzy, no wydaje mi się, że na razie tutaj musimy to po prostu zrobić w ten sposób i już. No i to na razie by było wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. W kolejnym odcinku myślę, że chyba sobie wrócimy do innych wysp. Trochę się martwię, ponieważ potrzebujemy pokonać poszukiwaczy w jednym miejscu i to może być nieco trudne. Takie jeszcze pytanie szybciutkie. Czy ja mam wzmocnioną zbroję? Tak, ona jest już wzmocniona. To bardzo niedobrze, bo ona wypada bardzo słabo. Także myślę, że możemy w sumie się przebrać w pancerz koczownika, teleportować się po prostu na Albatrosa i w kolejnym odcinku będziemy ruszać stąd. Wrócimy sobie na pozostałe wyspy. Spróbujemy na Korinis coś zadziałać. Tak naprawdę w Górniczej Dolinie mamy tylko jednego questa, więc też można spróbować się tam udać i zobaczymy. Niech żyje król! Do usłyszenia i cześć!